Warsztaty muzyki liturgicznej Muzyka Duszy w Gdańsku, które odbywają się w czerwcu w okresie Święta Bożego Ciała, to czas przeżywania muzyki liturgicznej poprzez jej praktykowanie, ćwiczenie, śpiew, poznawanie nowych kompozycji, ale również doświadczenie tego śpiewu, który dla Kościoła jest najbliższy, czyli chorału gregoriańskiego. Jesteśmy po kilku latach przerwy i wszyscy czujemy to, jak bardzo chcemy śpiewem uwielbiać Boga, jak bardzo chcemy otwierać nasze serca, szczególnie po tym długim czasie, kiedy nie było nam to dane we wspólnocie. Warsztaty muzyki liturgicznej są czasem przede wszystkim wielkich spotkań, ważnych spotkań. Momentów, w których nie tylko łączymy się w śpiewie, ale także spotykamy się na wspólnej modlitwie, wspólnych rozmowach, wymianie doświadczeń. Warsztaty muzyki liturgicznej, muzyka duszy wydają się być bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ w tym czasie zagłębiamy się w teksty pieśni, pogłębiamy ich zrozumienie, a także staramy się ze szczerym sercem przekazywać je tym, którzy nas słuchają. Jestem bardzo wdzięczna organizatorom za takie niesamowite emocje, bo to, co my przeżywamy w chórze, śpiewając, oczywiście to jest ciężka praca, ale te emocje, które przeżywamy, ten kontakt z prowadzącymi, którzy mają niesamowitą wiedzę, jest niezastąpiony. To jest coś tak niesamowitego, że później cały rok tym żyjemy, bo to dla nas jest przepiękne przeżycie duchowe, nie tylko muzyczne, ale no przede wszystkim duchowe. I też opieka ojców dominikanów jest niesamowita. W tym roku ojciec Frej po prostu tak nas prowadzi i tak nas buduje duchowo, że myślę, że ta msza finałowa razem z koncertem to będzie niesamowite przeżycie. Pełne emocji, pełne niezapomnianych wrażeń i naprawdę moje serce jest przepełnione wdzięcznością za to, że mogę tutaj być. Na warsztatach muzycznych jestem po raz czwarty. Mieszkam w Bieszczadach. I pomysł przyjazdu aż do Gdańska to był pomysł mojej koleżanki. I okazało się, że one wypadają w moje urodziny i to bardzo okrągłe. To stwierdziłam, że to Pan Bóg mi przygotował taki piękny prezent i nie mogę nie przyjechać. Jesteśmy zachwycone. Jest pięknie, są fantastyczni ludzie, prowadzący. Myślę, że na pewno w przyszłym roku, jeśli będą takie warsztaty, to jeszcze przyjedziemy. W czasie tegorocznych warsztatów Muzyka Duszy jest również grupa chorałowa. Grupa chorałowa, w czasie której uczymy się śpiewów, które będą użyte w czasie mszy świętej oraz w trakcie adoracji. Śpiew kościelny ma to do siebie, że często operuje zupełnie innymi emocjami, na innym poziomie. Trzeba w nie wejść stopniowo, medytacyjnie. Natomiast też warto poznawać różne rodzaje śpiewu kościelnego. Dlatego w czasie tegorocznej edycji mamy i śpiew w wersji solesmeńskiej, i semiologię gregoriańską, ale również fragmenty z chorału starorzymskiego czy z innych tradycji Kościoła. Czerpię rękoma, całym płucami, głosem się dzielę i myślę, że ja tego potrzebowałem. Takie wewnętrzne rekolekcje. Które mi towarzyszyły podczas tych zajęć na wysokim poziomie i z wiedzą, która cały czas jest odkrywana. Bardzo się cieszę, że mam możliwość właśnie zetknięcia się z ludźmi, którzy doświadczają tych rzeczy i odnajdują. Bo
Muzyka liturgiczna jest to wyjątkowy gatunek muzyki. Dla mnie osobiście jest to rodzaj muzyki, który najczęściej wykonujemy na chwałę Pana Boga. Każdy z warsztatowiczów widzę, jak bardzo przeżywa nie tylko tekst, ale tą warstwę również muzyczną. Dzięki temu razem z nimi możemy współtworzyć coś niezwykłego. Uwielbiam muzykę. Uważam, że muzyka to i piękno, sztuka, muzyka to są najpiękniejsze rzeczy, które można w życiu, którymi się można rozkoszować i które są bardzo ważne i które powodują, że człowiek jest bardzo szczęśliwy. Więc śpiewanie jest taką moją pasją trochę, jakby odkrywaną coraz bardziej. Te warsztaty mogłabym nazwać dla mnie odkrywczymi. Dużo tutaj usłyszałam dobrych słów pod względem też jakby emisyjnym, ale też te warsztaty pozwalają jakby zrozumieć mi, że śpiewa się całym ciałem. Niby to jest takie sztampowe powiedzenie, które słyszy się tutaj co próbę, natomiast powoli z dnia na dzień zaczynam coś sobie uświadamiać. Faktycznie tutaj gdzieś ten dźwięk powinien pójść stąd, więc zaczynam jakby powoli pracować, nie? Także myślę, że po warsztatach będę dalej sobie coś powoli uświadamiać, nie? Jak się śpiewa, nie? Także to jest fajne w tych warsztatach. Te warsztaty są dla mnie przepięknym przykładem tego, że muzyka rzeczywiście łączy ludzi i nie jest to slogan. Jest to wypełnienie serca wielu ludzi, którzy przyjechali tutaj, żeby przeżyć w dźwiękach swoją wiarę, żeby ją rozszerzyć, żeby też poczuć, uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że mogą chwalić Boga swoim głosem, swoim śpiewem, mogą się rozwijać, mogą być, dzielić się swoją radością, wzrastać, mogą zaczerpnąć, może to być źródło, może by to być dobry początek czegoś, co będzie wypełniało serce, będzie wypełniało duszę. Przyjechałam razem z mamą, która wcześniej już była na warsztatach. Mama mnie jakby pociągnęła, żeby tu przyjechać. Co do warsztatów, to na pewno myślałam, że będą takie sztywne, że wszystko będzie tak od A do Z, ale mega mi zaskoczyło podejście wszystkich, i dyrygentów, i uczestników, takie luźne naprawdę, że to jest wszystko na chwałę Bożą i to nie ma tak, że jak powiem w kościele, że trzeba stać prosto i ten, tylko jest czas na naukę, jest czas na pośpiewanie, jest czas na to, żeby pośmieszkować. A propos całokształtu, jest wszystko tak dobrze zaplanowane i to nie wygląda tak, że o, teraz trochę trzeba poczekać, bo spóźnia nam się dyrygent, tylko naprawdę jest ta organizacja na wysokim poziomie i naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona jak na pierwszy warsztat i naprawdę wywarło to na mnie super wrażenie. Bardzo liczę na to, że chórzyści, którzy przybyli z całej Polski, skorzystają z wiedzy, którą przekazujemy i będą mogli się nią podzielić w swoich miastach. Z muzyką dominikańską jestem związana już od dawna, od zaczęłam właściwie z taką intencją, żeby jeszcze bardziej móc poznać swój głos, pracę z głosem, poznać też innych ludzi, którzy jakby żyją tym klimatem dominikańskim. Dla mnie to jest takie spełnienie. I to teraz po latach wiem, że to jest coś takiego, że to wypełnia moje życie, nie? Że jest to część mojego życia. I teraz właśnie ta okazja tych warsztatów to dla mnie jest takie spełnienie tęsknoty właśnie za tą muzyką. Tak, dokładnie. Jestem na warsztatach muzyki liturgicznej pierwszy raz.
Jestem bardzo zadowolony z tych warsztatów. Dużo się nauczyłem. Na samym początku dowiedziałem się, że bardziej pasuję do tenorów niż do basów, chociaż moje przekonanie było zupełnie inne. Jest tutaj masa fajnych ludzi. Dyrygenci podchodzą z humorem do pracy, ale też również oczywiście wiedząc, że czasem trzeba zachować pewną powagę. Stąd można wyjść również z dużym doświadczeniem, zwłaszcza dla osób, które są tutaj pierwszy raz. No na warsztatach przede wszystkim podobała mi się to, po co przyszedłem, czyli muzyka, tak? Zawsze uwielbiałem śpiew. Wszyscy są przyjaźni, można poznać nowych ludzi i przede wszystkim prowadzący. Mega przygotowani, mega wyrozumiali, jakby takie mają podejście, żeby nauczyć nas, żeby dać nam jakieś wskazówki, jak możemy lepiej wykorzystać swój głos. Chciałbym, żeby w uczestnikach pozostała taka myśl, że każdy z nich ma głos. Że ten głos jest piękny, może czasem ukryty, może jeszcze potrzebuje odkrycia, natomiast on na pewno tam jest i mogą z niego skorzystać, aby jak najpiękniej uczestniczyć w śpiewie muzyki liturgicznej w swoich parafiach. Nie daj mi odejść od Twych przykazów. Chcielibyśmy, by uczestnicy warsztatów, wracając do swoich wspólnot, mieli w sobie właśnie to ziarno wrażliwości liturgicznej na piękną muzykę liturgiczną. To, co chcemy, żeby zostało w uczestnikach, to taka świadomość, że trzeba zawsze doskonalić swój warsztat. Doskonalić swój warsztat wokalny, muzyczny, ale również swój, można powiedzieć, taką duchową edukację. Że my jesteśmy w nieustannym procesie, że warsztaty tak naprawdę nie załatwiają nic. One tylko są początkiem drogi, wskazują na początek drogi, na pewien proces, który nieustannie całe życie przechodzimy. Możemy powiedzieć, że tym są warsztaty Muzyka Duszy. Pięknym połączeniem radości, dźwięków i tego, co jest bardzo głębokie i specyficzne dla każdego z nas. I każdy, który tu przyjeżdża, może odkryć coś dla siebie i zebrać ze sobą, czy dźwięk, czy większą wiarę, czy wzmocnienie, czy po prostu poczucie dobrze spędzonego czasu. Zapraszamy na kolejne warsztaty.